7 razy 24. Serdecznie witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i widzów Telewizji Republika. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia, a państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią, witam państwa. Po przeciwnej stronie stołu Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam wszystkich. A obok pana senatora pan Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Po przeciwnej stronie pan poseł Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Obok dzień dobry, pan poseł witam. Zbigniew Gryglas, Porozumienia. A witam po państwa. Z tobą pan Marcin Anaszewicz, szef sztabu ruchu Roberta Biedronia, czyli ugrupowania, które dopiero wystartuje za tydzień. Dzień dobry taki państwu. Występ przedpremierowy, można powiedzieć. My bardzo się z tego cieszymy. Witam równie gorąco. Szanowni państwo, zaczynamy w takim razie od spotkania piątkowego. Od piątku zaczynamy to podsumowanie tygodnia. W piątek wszystkie frakcje, poza jedną, przepraszam bardzo, parlamentarne, odpowiedziały na apel premiera Mateusza Morawieckiego o takie wspólne spotkanie i wspólną rozmowę na temat ewentualnych zmian w prawie, korekt, które należy wprowadzić, żeby po prostu podczas imprez masowych chociażby, ale również w przypadku po prostu zwykłego funkcjonowania zapewnić większe bezpieczeństwo obywatelom. Bardzo proszę, to jest krótka wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie było tak, że zgodziliśmy się we wszystkich sprawach, we wszystkich aspektach, bo oczywiście tak nie mogło być. Ale z drugiej strony chcę podkreślić dobrą atmosferę tego spotkania i moje zdanie w tej kwestii, które mam przekonanie, że podzielają uczestnicy tego spotkania, że przecież konkurent polityczny, oponent polityczny to nie jest wróg, że trzeba umieć rozmawiać. Trzeba umieć rozmawiać i teraz może jeszcze jeden, nietypowo, zanim oddam głos państwa i moim gościom, jeszcze jeden krótki cytat, wypowiedź wczorajsza premiera Jarosława Kaczyńskiego, która w pewnym sensie nawiązuje do tej wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego. To już zupełnie inna sytuacja, ale pan premier Jarosław Kaczyński mówi też o podziałach, które są w polskim społeczeństwie. Bardzo proszę. Nasze społeczeństwo jest podzielone niestety. W wielu wypadkach ten podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca, czasem nawet do sytuacji zupełnie nadzwyczajnych. Ale jeżeli zapytać, już abstrahując od podziałów politycznych, o oczekiwania odnoszące się do przyszłości, to one są w istocie dość podobne. No właśnie, to chyba takie spójne wypowiedzi, bo z jednej strony pan premier mówi o tym, że można rozmawiać, jest o czym rozmawiać i ta diagnoza Jarosława Kaczyńskiego. Pan senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. No w zasadzie takie gesty też, no nie wiem, czy można to nazwać pojednaniem, ale po prostu gesty zachęcające do współpracy lider Polskiego Stronnictwa Ludowego też wysyła i wysyłał przed tym spotkaniem piątkowym. Najpierw powiem, że cieszę się, że to spotkanie się odbyło, że jak rozumiem, chyba wszyscy uczestnicy tego spotkania mówią, że atmosfera była dobra, to dobrze, to cieszy. Myślę, że dobrze były też dobrane tematy tego spotkania, bo z jednej strony zabezpieczenie imprez masowych, z drugiej strony pytanie o to, co zrobić z ludźmi, którzy odsiadują wyrok, kończy im się ten wyrok. Wiadomo, że są dalej groźni dla otoczenia. Tak więc myślę, że też. Aczkolwiek to jest bardzo ciężki temat, trudny, bo tutaj trzeba pamiętać, ja to zawsze podkreślam, ale też chodzi o to, żeby to prawo nie było takie, żeby można je było wykorzystywać przeciwko komuś z różnych powodów, bo takie sytuacje w Polsce mieliśmy, więc. Oczywiście, ale to tym bardziej. Na to trzeba uważać. Tym bardziej dobrze, że taki skomplikowany problem jest poddawany, że tak powiem, konsultacjom wszystkich prawie partii parlamentarnych. Ja bym wskazał na jeszcze jedną rzecz, to znaczy na to, że pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym i takim powiedzmy wstępnym warunkiem tego spotkania było to, aby była w Sejmie informacja na temat tego, jak się toczy śledztwo, jak ta sprawa w ogóle przebiega, jak działa prokuratura i rozumiem, że to przez stronę rządową zostało przyjęte. Cieszymy się. Symbolem tego spotkania myślę też jest ta akcja internetowa. Przekażmy sobie znak pokoju. Będzie mi miło panu
europosłowi Czarneckiemu po tym programie taki znak przekazać, choć znamy się już długo. Ale tylko panu europosłowi? No tak, tak żeśmy się umówili, ale może i pozostałym osobom. Natomiast ja przekażę pozostałym. Tak, natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że mnie trochę zdziwiła wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego w takim sensie, że jeżeli ja ją dobrze odczytuję, to pan prezes Kaczyński mówi o tym, że to, co się wydarzyło w Gdańsku, jest jednak owocem podziałów politycznych. Czyli jakby aż do wczoraj jakby Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, że to jest po prostu atak szaleńca, kogoś niezrównoważonego. Ja tego nie mówię, że tak nie jest, tak? Tylko pan prezes Kaczyński w swojej wypowiedzi wskazał, że ta zbrodnia jest jakby owocem czy pochodną podziałów politycznych. Czyli jakby sam wskazuje na to, że ta argumentacja, że to może być mord polityczny, zyskała ze strony pana prezesa Kaczyńskiego, tak to odbieram, pewne wsparcie ta teza. To mnie trochę zaskoczyło, przyznam szczerze. Ale może to jest jakaś inna interpretacja. Pan poseł Ryszard Czarnecki, czy to tak należy interpretować wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Mówiąc szczerze, a rozumiem, że mam być szczerze w tym programie i nie tylko w tym programie. No właśnie, dobrze by było w każdym. Otóż mam inną interpretację niż mój szacowny poprzednik, ale oczywiście już José Ortega y Gasset pisał, panie senatorze, że każdy pisarz chce wyrazić więcej niż są w stanie przeczytać czytelnicy i każdy czytelnik też wyobraża sobie więcej po tekście przeczytanym jakiejś książki. Więc myślę, że ów hiszpański myśliciel z generacji Mikula Unamuno, z generacji 1898 roku miał rację. Ale zostawmy hiszpańską filozofię, oczywiście jest ona ciekawa. Wracając na polski grunt, bo on jest najważniejszy, powiedziałbym, że to dobrze spotkanie było. To było spotkanie, bym użył takiego określenia, goodwill, dobrej woli ze strony prezesa Rady Ministrów, rządu, formacji rządzącej, Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. No i ale, myślę, ale dobrą wolę widzieliśmy również po drugiej stronie. I to ważne. I to ważne, bo może coś w Polsce zaczyna się zmieniać. W sensie, my się będziemy spierać, bo to jest norma w demokracji. To dobrze, że spieramy się i to jest rzecz naturalna. Nie można nazywać takiego sporu politycznego czymś złym. Natomiast jest kwestia temperatury tego sporu, jest kwestia tego, w jakiej atmosferze będzie się toczyć. I myślę, że bardzo się cieszę, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej, nie rząd PiS-u, tylko rząd Rzeczpospolitej Polskiej, który ma demokratyczny mandat ze strony Polaków, wykonuje działania, których celem jest to, aby ta atmosfera była lepsza i abyśmy różnili się pięknie, mówiąc, Cyprianem Kamilem Norwidem. No dobrze, to w takim razie kolejni goście też mogą się do tego tematu odnieść. Już mówię teraz o tym spotkaniu, ale też chciałabym, żebyśmy poszerzyli tą dyskusję o sprawy, które tam, o te tematy, które były podczas tego spotkania poruszane. Czyli mówimy o zabezpieczeniu imprez masowych, o tym, żeby nie można było uciekać od w przypadku dużych imprez do takiego zabezpieczenia, które przewidziane jest dla zupełnie innych spotkań. Tak niestety było w Gdańsku, ale też bardzo ważna kwestia dotycząca tych osób, które mają jakieś problemy psychiczne, a przynajmniej tak mogłoby się wydawać, które opuszczają więzienia, żeby też słynna sprawa psychuszek, to są dawne czasy, ale w pewnym momencie w Polsce też niestety to prawo do wsadzania, mówiąc już kolokwialnie, ludzi do zakładów psychiatrycznych z różnych powodów było wykorzystywane, więc to też trzeba mieć na uwadze pan Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Jak państwo oceniają to spotkanie, ale również te tematy, które tam były poruszane. Ja bym skupił się na tym temacie, zresztą złożony przez Kukiz 15, dotyczący powołania ekspertów. Otóż my nie możemy prawa zmieniać pod wpływem chwili. Stałoby się bardzo źle, jakbyśmy cokolwiek w tym zakresie wymyślali. Tym bardziej, że temat, jak już powiedziała pani redaktor, jest bardzo delikatny. Bo ja muszę powiedzieć, że w trakcie
15-letniej działalności Stowarzyszenia Przeciw Sprawom i Objechaniu wielu rozpraw. Z rozpraw, jak osoba się zaczynała bronić, to sędzia ciach na badania. I to jest o tyle groźne, że to już zawsze w aktach zostaje. Czyli każdy w następnym postępowaniu musi rzucić. Państwo pewno o tym nie wiecie, ale ja objechałem naprawdę setki rozpraw i tak to wyglądało. I ja jestem bardzo ostrożny z tym. To jest tak, jak w tej chwili jest konstruowana ustawa, bo jest również nowy projekt ustawy, który mówi, że osoba osadzona w zakładzie psychiatrycznym będzie mogła uczestniczyć w postępowaniu sądowym. Ale jest tam taki artykuł, który mówi, że o tym będzie decydował sąd. I nawet BAS zwrócił uwagę, że dobrze by było sprecyzować, bo to jest bardzo delikatna sprawa, jeśli kierownik zakładu karnego będzie wnioskował do sądu, a nie wypuścić. Co z tego, że będziemy mieli przepis, że będzie mógł. Czyli tak, albo jest ktoś niebezpieczny i wtedy jest to uzasadnione, albo jest ktoś chory i też to jest uzasadnione. Ale mi się jedna sprawa w tym wszystkim nie podoba i o tym muszę powiedzieć. Że, proszę Państwa, w piątek rano pani poseł Kamila Gasiuk wystąpiła na konferencji prasowej. Co pani poseł z klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelwska. Nie, no wiadomo jest. Z którego, no przepraszam tak. bardzo. Platforma... No nie wystąpiła do Platformy. No ale ona jest w klubie. Ale koalicji nie ma. No, ja przepraszam bardzo. Dobrze, na dobrze, pewno jest spór, bo pan Schetyna wczoraj, będziemy zresztą do tej konwencji powracać, mówi, że koalicja ma się świetnie obywatelska. Pani Lubnauer powiedziała, że nie ma takiego tworu. Gdzie postawiono wniosek, żeby śledztwo w sprawie pana prezydenta Adamowicza kontrolować, żeby rodzina miała dostęp i tak dalej, i tak dalej. A ten wniosek został przyjęty. To samo było kontynuowane na spotkaniu przedstawicieli. Tylko ja się pytam jedno, bo ja rozumiem, jest kodeks postępowania karnego, są artykuły od 315 do 320 i ja się zastanawiam, czy rodzina w ogóle zwróciła się, bo ja bym to chciał wiedzieć. Jeśli się zwróciła i prokuratura jej odmówiła, no to jest potrzebna interwencja. A jeśli się w ogóle nie zwróciła i zaczyna interweniować od premiera, to co, premier ma zarządzać prokuraturą, czy ona ma dopuścić kogoś? Ja chcę powiedzieć jedno. Generalnie rzecz biorąc, prokuratura utrudnia dopuszczenie do akt śledztwa osobom pokrzywdzonym i to jest problem ogólnopolski, nie tylko w tej sprawie. Strona ma prawo wglądu do akt prokuratorskich i takie to właśnie pokazuje taka narrację na to, o już coś prokuratura, mówię o tej sprawie, już coś ukrywa. No więc ja bym chciał pierwsze odkryć karty, czy pełnomocnicy żony czy brata zwrócili się o ujawnienie akt, o dostęp, o uczestnictwo w czynnościach. No jak się nie zwrócili, no to nie róbmy znowu po raz kolejny afery. Ale też warto zwrócić uwagę, że no to jest prawda, mało czasu minęło, ale przez te kilkanaście dni od momentu tego dramatycznego wydarzenia, w gruncie rzeczy nikt w sposób taki zupełnie otwarty nie sformułował takiej krytyki wobec instytucji państwa, że one w zły sposób no starają się tą sprawę prowadzić. Mówię o postępowaniu prokuratorskim. Mówię o tych sprawdzeniach i tak dalej. Więc no, rzeczywiście nie mieliśmy sygnału od rodziny, że jest niezadowolona z jakiegoś działania prokuratury. No, ale, prawda? Ale z drugiej strony na tej konferencji prasowej zostało to przeniesione na tym spotkaniu. Mówi się tak, musimy pilnować, będziemy pilnować. To zresztą na konwencji też było. Zatem okej, ja jestem za pilnowaniem i za wyjaśnianiem wszystkiego. Tylko pierwsze dokonajmy podstawowych czynności procesowych. I później interweniujmy. To teraz zmieniamy trochę kolejność. Pan Marcin Anaszewicz, ruch Roberta Biedronia. Znaczy, po pierwsze, dobrze, że wszystkie te tematy. Dobrze, że takie spotkania się odbywają, bo myślę, że czegoś, czego nam dzisiaj brakuje w naszej debacie publicznej, to spotkań i współpracy między partiami politycznymi. Oczywiście źle, że takie spotkania się odbywają dopiero jak ktoś ginie, jak dochodzi do tragedii. My byśmy chcieli, żeby współpraca między partią rządzącą a partiami opozycyjnymi była również w takim wymiarze prewencyjnym, żeby spotykać się co jakiś czas, być może w różnych zespołach tematycznych i pewne tematy diagnozować, oceniać, zanim dochodzi do tragedii. Ja się nie zgodzę z jednym, co powiedział pan poseł Czarnecki, że to była dobra wola premiera. Myślę, że to był obowiązek premiera, bo myślę, że na władzy wykonawczej w naszym ustroju spoczywa szczególny obowiązek, jeśli chodzi o budowanie kultury dialogu społecznego. Bo to rząd ma pewne instrumenty, pewną misję działania. Ja bym chciał, żeby
takie inicjatywy były taką inicjatywą trochę z automatu, jeśli chodzi o działanie premiera, a nie elementem jakiejś refleksji. Ale odnosząc się do pytania do pani redaktor, co dalej, jakie rozwiązania powinny się pojawić w najbliższym czasie, to zgadzam się tutaj z panem, że nie powinniśmy dzisiaj rozpoczynać tworzenia prawa w sytuacji, w której jeszcze emocje nie opadły. W Polsce prawo, jak wszyscy się zgodzimy przy stole, jest od lat produkowane hurtowo, tonami. I właśnie jest produkowane, ponieważ nie jest elementem głębszej refleksji, analiz, badań, tylko jest zrobione ad hoc. My w Polsce potrafimy uchwalić ustawę nawet 24 godziny, co jest nie tylko niezgodne z konstytucją, ale zdrowym rozsądkiem, że tak się prawa nie powinno tworzyć. Mi jednak po tym spotkaniu, poza oczywiście dobrym przekazem, że odbyło się spotkanie, że politycy siadają przy jednym stole, że rozmawiają ze sobą, zabrakło jednak kilku konkretów, pewnego planu działania, pewnego harmonogramu działania. Myślę, że dzisiaj to, ale co... Ale czego dokładnie by pan oczekiwał? Bo mamy informację, że zaproponowano i wszyscy się z tym zgodzili, zdaje się, żeby najpierw pracę rozpoczęli eksperci, czyli nie od razu politycy, swoje propozycje, tylko eksperci, każda ze stron, każda z frakcji parlamentarnych ma prawo zgłosić takiego eksperta, pracują eksperci, tak, i dopiero później jakby jest przetwarzany politycznie efekt ich pracy. Dobrze, bo żeby zarysować przede wszystkim jakąś perspektywę czasową też, zobaczyć też, żeby to nie było znowu dyskusja i praca ekspertów znowu miesiącami, latami, ponieważ dzisiaj sprawy, które się pojawiły w debacie w ciągu ostatnich kilkunastu dni po tych zdarzeniach, pokazują, że jest bardzo wielu miejsc, które wymagają naprawy. I pewnie każda z osób, która tu siedzi przy stole, wie, że o kwestii przeludnienia w więzieniach, o kwestii niskiej jakości procesu resocjalizacji. My w Polsce mówimy od lat. To nie jest problem, który się pojawił nagle, teraz po tej tragicznej śmierci. Już dawno mówiło się o tym, że bardzo często trafiają do więzienia osoby, które trafiają za rozboje czy za kradzieże, a wychodzą osoby, które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. To, że w więzieniach jest... No to jest przykład tego Stefana W., prawda? Mówiło się dawno o przeludnieniu w więzieniach. Mówiło się o tym, że są więzienia niedoinwestowane. Więc jeśli przyjmiemy dzisiaj, że państwo, że jednym z obowiązków państwa jest sprawne zarządzanie całym aparatem wymiaru sprawiedliwości, a system penitencjalny jest częścią tego wymiaru, to państwo nie może lekceważyć takich sygnałów. No tak, ale ja wejdę panu w słowo, bo od razu się pojawią głosy. Po pierwsze takie, nie ma w gruncie rzeczy żadnych danych, które by potwierdzały, że resocjalizacja w takiej skali dużej przynosi rzeczywiste, konkretne efekty, że wydawane są na to ogromne środki, ogromne pieniądze. To jest przykład chociażby państw skandynawskich, a efekt jest mizerny. No i pojawiłby się kolejny element, który się bardzo często pojawia. Życzymy zdrowia, panie pośle, że no jest tyle innych ważnych problemów, że inwestowanie w więzienia, no to na pewno zostanie od razu przerobione przez tabloidy, wyliczone, ile tam dzienna stawka żywieniowa na jednego więźnia, ile na pacjenta w szpitalu i tak dalej. Wie pan, o czym mówimy, tak? Znaczy po prostu taki brutalny populizm, który zawsze się pojawia i który jest pożywką dla pewnego rodzaju mediów. My jako politycy i polityczki musimy mieć trochę odwagi w takich sytuacjach. No bo jeśli przyjmiemy, że nikt przy tym stole nie kwestionuje naszego systemu prawnego, kodeksu karnego, zasad działania systemu więziennictwa. Więc jeśli przyjęliśmy jakieś regulacje, przyjęliśmy, że państwo ponosi odpowiedzialność nie tylko za karanie, ale za realizację tej kary, nie tylko za to, żeby ktoś tam siedział, ale jednocześnie wychodził z więzienia jako osoba, która jest osobą po tak zwanej resocjalizacji, no to musimy jednak ponieść pewne działania, nakłady finansowe, aby tą funkcję realizować. Ja wiem, że dzisiaj Polska jest sytuacją, w której brakuje na wiele spraw. Mamy gorący protest nauczycieli. No, ja mam wrażenie, że brakuje przede wszystkim woli współpracy, bo wie pan, taki przykład samolotów chociażby dla VIP-ów. Tak? No, wszyscy doskonale wiedzą od lat, że ta flota, dziennikarze, którzy latają, no niektórzy się boją w ogóle latać pewnymi samolotami, bali się, że to wymaga zmiany. Tak? No ale pojawiła się zmiana i pierwszy głos opozycji był taki, że o właśnie wydali tyle pieniędzy
na to, żeby latać jakimś tam luksusem, tak? No, ale ten luksus to jest taki luksus, że po prostu człowiek się nie boi wsiąść do tego samolotu. No. Więc obawiam się, że w przypadku więźniów i dofinansowania więzień nie byłoby żadnego oporu po stronie niektórych. Ale kluczowe jest, panie redaktor, żebyśmy przy tej okazji, ale kluczowe jest, zanim podejmiemy decyzję też o wydatkach, i tutaj stawiamy to powinniśmy rzeczywiście zbadać tą sytuację, zaangażować w ten proces najlepszych ekspertów i ekspertki. Pan Andrzej Szejna, którzy nawiedzą, co trzeba zmienić. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wszystkie te tematy razem. Jeszcze tematy, o których wspomniał pan Marcin Anaszewicz. To bardzo było miło posłuchać pana Marcina. Trudno się z wieloma kwestiami, które podniósł, nie zgodzić. Natomiast ja chciałbym troszkę zmienić akcent, powiedzieć nie tylko o kwestiach prawnych, ale zwrócić uwagę, że uciekliśmy od głównego tematu. Mianowicie warto tym powiedzieć, bo mamy dzisiaj kolejny dzień międzynarodowy, dzień pamięci o ofiarach Holokaustu. Mamy kolejną rocznicę, 74. wyzwolenia obozów w Oświęcimiu. I chcę tylko przypomnieć, że wszystko zaczęło się od pewnej nienawiści, prawda? Nienawiści w Niemczech, od stworzenia systemu totalitarnego, od pogardy człowieka wobec człowieka. No, panie przewodniczący, przypomnę panu, że ten system totalitarny oparty na bezwzględnej, absolutnie odrażającej pogardzie został stworzony wcześniej gdzie indziej. I to nie były Niemcy, ale, to jest kilkaset kilometrów, około 1000 kilometrów na wschód. Więc proszę pamiętać historii. Paradoksem było to, że jeden system, w cudzysłowie oczywiście, totalitarny, mówimy tutaj o Związku Radzieckim, stalinowskim, wyzwalał Polaków spod innego systemu. Ale trzeba też pamiętać, że ten system totalitarny, jeśli chodzi o Związek Radziecki czy Niemcy, często nie dotyczył zwykłego człowieka, który tego nie rozumiał. Więc teraz my po pierwsze powinniśmy całą dyskusję rozpocząć od sprawy pojednania narodowego i w tym kontekście, o co pani pyta, a więc to spotkanie na pewno było bardzo ważne. I też kiedy obserwowałem kongresy obydwu partii, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, Platformie Obywatelskiej, na szczęście nie było tam zbyt dużo akcentów wzajemnego rozliczania, wzajemnej agresji, wzajemnego ataku. I to Sojusz Lewicy Demokratycznej postuluje, ponieważ oczywiście nie dojdziemy zapewne do aż takich strasznych sytuacji, jak to miało miejsce w Niemczech nazistowskich, ale pamiętajmy, wszystko zaczyna się od pewnej nienawiści człowieka do człowieka i z tym trzeba w Polsce skończyć. I mowa nienawiści jest również tego elementem. Druga sprawa to są kwestie, które były poruszane, a więc dotyczące polskiego systemu prawnego, penitencjarnego. Powiem w ten sposób. No, mnie się nie podoba jako prawnikowi, że nagle reagujemy na każdą sytuację, kiedy już się mleko wylało, tak? I że mają być jakieś propozycje przedłożone przez zespół ekspercki, być może bardzo szybko, być może trochę później, ale my się zastanówmy nad tym, jak system w Polsce, który obowiązuje, powinien być skutecznie, efektywnie wykorzystywany. Bo kiedy mówimy o tym straszliwym morderstwie pana prezydenta, to zapominamy, że gdzieś po drodze, pomijając oczywiście, że ten człowiek w jakiś sposób emocjonalnie, czy był zainspirowany, czy nie, tu się toczy dyskusja. Ja mam nadzieję, że nigdy więcej nikt nie będzie w Polsce do czegokolwiek zainspirowany, tak jak było zabójstwem pana prezydenta Narutowicza. Ten człowiek przecież był pod pełną kontrolą zakładu karnego i funkcjonariuszy zakładu karnego. Tam odbywały się bodajże chyba 3 wizytacje sędziów, którzy na podstawie materiału, który im przedłożono, uznali, że nic się nie dzieje. A więc gdzieś też nastąpił błąd. To nie potrzeba dzisiaj zmiany nawet prawa, tylko potrzeba efektywnego, mądrego używania prawa, które obowiązuje. Bo akurat mówimy o człowieku, który cierpi na bardzo podstępną chorobę psychiczną. Każda z nich jest podstępna, ale ta jest szczególnie podstępna, gdzie po prostu ona może nie dawać żadnych symptomów przez całe lata. No, to nie jest tak, że w każdej sytuacji jesteśmy w stanie przewidzieć, że ten człowiek będzie miał za chwilę jakiś potężny problem psychiczny,
bo tego w gruncie rzeczy nie wiadomo. Tu jest, mówię, to tu jest też to zastrzeżenie, bo w Polsce rzeczywiście było tak, że bardzo często no, w gruncie rzeczy prawo pozwalające do tego, żeby, na to, żeby kogoś skierować do zakładu psychiatrycznego, było po prostu, tak, było wykorzystywane no, przeciwko ludziom, którzy byli z jakichś powodów niewygodni dla innych. No niestety o tym też należy pamiętać. Ale to zgoda, tylko ja cały czas wspominam o tym, że prawo, które w Polsce funkcjonuje, może być mądrze wykorzystane i może być zastosowane. To prawda, chociażby jeżeli chodzi na przykład o organizację imprez masowych. Wiadomo, że tutaj nie byłoby problemu, albo być może, być może trudniej byłoby dokonać tego zabójstwa, gdyby to nie było jakieś zajęcie, przepraszam, pasa ruchu, tylko zwykła, normalna, tak jak zgodnie z realną sytuacją, impreza masowa, która by wymagała zupełnie innych zabezpieczeń, zupełnie innej ochrony i być może wtedy temu człowiekowi nie byłoby dane przedrzeć się na scenie, a później po niej krążyć w zasadzie i stanowić zagrożenie dla innych osób, bo przypomnijmy, że ten pan to się sam poddał, nikt go tam nie obezwładnił. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie i zmieniamy temat za chwilę. Ja bym chciał wrócić jeszcze do słów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i tutaj nie zgodzę się z interpretacją pana senatora Libickiego, któremu chętnie przekażę znak pokoju także po programie. Znakomicie. Ale nie zgodzę się o tyle, że sądzę, że pan premier miał na myśli troszkę inną sytuację. Otóż doszło do zabójstwa polityka z całą pewnością, ale chcielibyśmy wszyscy, jak sądzę, żeby po tej tragedii wyciągnąć jakieś dobro, żeby coś się w naszym polskim domu, jak ładnie powiedział pan premier, zmieniło i żebyśmy no, poprawili jakość debaty publicznej. To jest ten nasz główny cel, więc tak sądzę należy te słowa interpretować. Wracając do spotkania premiera z opozycją. Ja myślę, że doszło jednak do pewnego przełomu, choć wielu polityków zastrzegało się, że to ich zdaniem przełom nie jest, ale ja dostrzegam tutaj pewien przełom. Ja myślę, że wszyscy państwo, ja w każdym razie wielokrotnie w rozmowach z Polakami, z publicystami, dziennikarzami, czułem w powietrzu takie dążenie do tego, żebyśmy rzeczywiście taką debatę przeprowadzili po tym, co się stało. I żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski. Czasem dobrze, zwracając się tutaj do panów, którzy mówili, że lepiej jest zastanawiać się przed niż po, ale dobrze chociaż po wyciągnąć wnioski. No niestety no rzadko jest taki komfort. Takie jest życie w wielu aspektach też i takim dokładnie tak. Prywatnym, nie tylko publicznym. Ja myślę, że wszyscy dążymy do tego, żeby tego typu sytuacja się już nigdy nie powtórzyła i pewne rzeczy można zmienić. Zgodzę się z panem posłem, że nie wolno tego czynić szybko, nie wolno tego czynić incydentalnie. Temu ma służyć ten proces, który zainicjował pan premier. Ja bym naprawdę już nie oceniał, czy to był obowiązek pana premiera, czy jego dobra wola. Bardzo dobrze się stało, że prezes Rady Ministrów znalazł się w tej sytuacji i zareagował tak jak należy. I to jest dobry wynik tej debaty. Ja sobie życzyłbym jeszcze jednego, proszę państwa, żebyśmy doprowadzili do debaty, już może abstrahując od tej tragedii, ale do takiej debaty, która by spowodowała inne dobre zdarzenie. Byśmy spod sporu politycznego, takiego bieżącego, wyłączyli najważniejsze dla naszego kraju kwestie. Ja o tym często mówię. Racja stanu Rzeczypospolitej, żebyśmy jak się pojawiamy gdzieś za granicą, żebyśmy reprezentowali jeden punkt widzenia, jeden polski punkt widzenia. To naprawdę jest cecha każdej dojrzałej demokracji. Niestety nie jest to cecha demokracji polskiej. I musimy to i tutaj kropka, zmieniamy temat. Wczoraj odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej. Publicyści twierdzą, że ta konwencja to tak naprawdę odbyła się wczoraj tylko dlatego, że za tydzień jest premiera ruchu pana Roberta Biedronia i że to było takie działanie wyprzedzające. Zresztą tematycznie, również też postaciowo można powiedzieć, że rzeczywiście coś jest chyba na rzeczy, bo tam główną postacią tego wystąpienia no, była niekoniecznie, nie był koniecznie Grzegorz Schetyna, chociaż my zacytujemy Grzegorza Schetynę. Bardzo proszę o ten fragment. Czy po tym wszystkim, co się stało, będziemy jeszcze umieli tworzyć wspólnotę? Czy to jest rzeczywiście koniec, a dalej już jest tylko większa wrogość, podział i obcość? Czy da się jeszcze zrobić coś,
skoro została przelana krew? Odpowiedź jest bardzo trudna, ale może być tylko jedna. Ta śmierć nie może być końcem. Musi stać się początkiem budowania wspólnoty od nowa. Lepszej, współpracującej i otwartej. Ja jeszcze zwrócę Państwa uwagę, że to jest taki głos, który się pojawił ze strony Platformy Obywatelskiej teraz. Natomiast w Polsce parę lat temu doszło do brutalnego napadu na biuro poselskie. Zginął tam człowiek, drugi ledwo uszedł z życiem. I wtedy takich refleksji nie było. I jeszcze może jedna też uwaga, bo to ważne. Grzegorz Schetyna zapowiedział też powołanie takiego specjalnego, nie wiem jak to mówić, sądu, trybunału, który będzie osądzał tych wszystkich, których Platforma uważa, że należy osądzić, a którzy są członkami dzisiejszej partii rządzącej. I właśnie jak pan senator Jan Filip Libicki ocenia tę konwencję? Jeżeli chodzi o tę konwencję, to tak nasuwają mi się dwie refleksje. Jedna jest może bardziej politologiczna. To znaczy myślę sobie w ten sposób, że tu jednak widać, że to Platforma Obywatelska uznaje ruch Biedronia za pewne zagrożenie, tak? I w związku z tym, dlatego Barbara Nowacka, bo to ona była w gruncie rzeczy gwiazdą. I w związku z tym, ponieważ Robert Biedroń raczej chyba nie będzie chciał budować wspólnego frontu opozycyjnego, tylko będzie chciał iść samodzielnie, no to w związku z tym władze Platformy Obywatelskiej uznały, że trzeba się przesuwać w lewo, żeby zabierać Robertowi Biedroniowi potencjalnych wyborców. I to jest, że tak powiem, analiza politologiczna. Ja myślę sobie, że to jest w pewnym sensie błąd, bo ja się odwołam do roku 2015 i wydaje mi się, że skręt w lewo, wtedy te podnoszenie tych tematów światopoglądowych przez rząd Ewy Kopacz przyczynił się do tego, że blok lewicowy nie zdobył 8%. Myślę, że gdyby to było bardziej, że tak powiem, centrowo, Platforma by się wtedy ustawiała, to być może SLD byłoby dzisiaj w Sejmie i układ polityczny byłby inny. Ja bym radził Platformie raczej, żeby rywalizować od tych wyborców, którzy w roku 2011 głosowali jednak na Platformę, w 2015 przerzucili się na PiS, a dzisiaj mogą być rozczarowani. Ale no to jest wybór Platformy Obywatelskiej. Ja tak po prostu uważam i to jest jakby jedna. Może panie senatorze, pan tak nie doradza, bo może na tym może Polskie Stronnictwo Ludowe skorzystać. I to jest jakby, no Polskie Stronnictwo Ludowe, zobaczymy jak to wszystko będzie. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale dobrze to znaczy, że samo będzie szło do wyborów, czy dobrze to znaczy, że będzie w koalicji z Platformą? Jak jest dobrze? Ja mogę powiedzieć tak, nie, nic na to nie wskazuje. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że to jest w Polskim Stronnictwie Ludowym trwa dyskusja. Ja mogę tutaj wyrazić swoje zdanie, tak? Ja uważam i wielokrotnie je powtarzałem. Pan poseł Czarnecki nazywał mnie nawet tuskobójcą z tej okazji swego czasu, że ja uważam, że do wyborów europejskich Polskie Stronnictwo Ludowe z różnych względów powinno pójść samo. Czyli nie ludowe PoKo. A do wyborów parlamentarnych uważam, że powinno tworzyć wspólny blok opozycyjny. Natomiast, ale wspólny to znaczy z kim, panie senatorze? No wspólny z Platformą, z Nowoczesną. Czyli jednak ludowe PoKo. Tak, no to pyta mnie pani, to odpowiadam. Wydaje mi się, że odpowiadam. Ja się bardzo cieszę, bardzo precyzyjnie. Wydaje mi się, że odpowiadam dość jasno. I nie kręcę tutaj w tej sprawie. Natomiast ja bym powiedział, i jest dla mnie jeszcze drugi element tej całej dyskusji. To znaczy Grzegorz Schetyna mówił o odbudowie instytucji, tak? O tym, żeby te instytucje, że tak powiem, obsadzać osobami o pewnym autorytecie, a nie o wymiarze politycznym. I tu ja się w bardzo dużej mierze z Grzegorzem Schetyną zgadzam. Ja oczywiście uważam, że to nie może być powrót do roku 2015 i że... Tutaj jest jakiś rozdźwięk. Nie ma rozdźwięku. Nie ma? I rzeczywiście trzeba się tego trzymać, bo ja uważam, że trochę sytuacja jest taka, no ja się powołam na konkurencyjne wobec Telewizji Republika Medium. No ten cały festiwal Nagród Człowieka Wolności to chyba najlepiej pokazuje,
jakie instytucje potrzebują tutaj naprawy i rzeczywiście przywrócenia ich roli, bo ja uważam, że ci wszyscy, którzy są laureatami tej nagrody, mają, że tak powiem, stosunkowo najwięcej za uszami, ponieważ, jeśli chodzi o niszczenie instytucji w Polsce, różnych ważnych. Ten zaraz, panie pośle, ponieważ ta konwencja ustawiana jest w kontekście tej premiery, która ma być za tydzień, no to w takim razie pan Marcin Anaszewicz ma głos. Kilka zdań, żebyśmy, bo mamy jeszcze parę tematów. Mnie zastanawia trochę taka naiwność Grzegorza Schetyny, że wierzy w to, że jest w stanie przekonać dzisiaj Polki i Polaków do tego, że nagle jest partią, która jest przyjazna kobietom, która buduje dialog, która jest za świeckim państwem, która walczy o równość. Każdy, kto obserwuje kampanie wyborcze od wielu lat, wie, że Platforma rzeczywiście w trakcie kampanii nagle ubiera się w takie stroje partii progresywnej, lewicowej, a później wraca po kampaniach w parlamencie czy europarlamencie w tory partii prawicowej, konserwatywnej, która nie jest przyjazna kobietom. Myślę, że to jest też kwestia uczciwości pewnej, bo Grzegorz Schetyna powinien powiedzieć wprost, jaką partią jest. Nie może raz być partią konserwatywną, raz lewicową, raz być przeciwko prawie do aborcji, a raz być za prawem do aborcji. I więc dzisiaj chyba wiele osób w Polsce ma trochę taki mętli w głowie, kim ta Platforma dzisiaj jest. Jak słuchałem słów... No może Grzegorz Schetyna chce, żeby była wszystkim. No tak, tylko że... Dla każdego coś tylko, miłego. Że w tym wszystkim musi być pewna... Albo prawie dla każdego. Musi być w tym jakaś wiarygodność. I ja jestem w stanie przytoczyć wiele głosowań z ostatnich lat, kiedy Platforma Obywatelska pokazywała, że jest partią antykobiecą, partią myślącą bardzo konserwatywnie o kwestiach ról płciowych, o prawach kobiet. A dzisiaj nagle Platforma chce nam pokazać wszystkim, że jest partią prokobiecą, otwartą, nowoczesną. Jak słuchałem dzisiaj wczoraj słów Grzegorza Schetyny o tym dialogu, o tej wspólnocie, to też coś mi tam nie grało w tym wszystkim. A jak pan słuchał Barbary Nowackiej? No tak, Barbara Nowacka dzisiaj jest trochę ma pewien problem, ponieważ podjęła decyzję kilka miesięcy temu o wejściu do konserwatywnego środowiska politycznego, które chyba już raz ją zawiodło, bo liczyła na poparcie przy ustawie dotyczącej świeckiego państwa. Okazało się, że zamiast wsparcia dużego klubu parlamentarnego została... No, czy zawiodło? W zasadzie chyba żadnej refleksji nie ma. Idzie dalej. No miała być wielka ustawa, a jest... Jak burza, można jest, powiedzieć. Pani redaktor, twarz, petycja online w internecie. Więc to pokazuje, jak dzisiaj Grzegorz Schetyna swoich partnerów traktuje. Zjadł Nowoczesną, a Barbarę Nowacką trochę wykiwał. Ale co jest ważne i chciałbym to podkreślić, że... Naprawdę pan ma wrażenie, że pani Barbara Nowacka czuje się wykiwana? No ona wczoraj była gwiazdą. Poczekajmy. Występowała przed byłą premier. Ale tak było już kilka miesięcy temu. Już tych takich konwencji, deklaracji styczniowych, grudniowych, listopadowych ja słyszałem bardzo wiele. Jeśli Grzegorz Schetyna jest dzisiaj, ostatnie zdanie, jeśli Grzegorz Schetyna chce autentycznie pomóc polskim kobietom, to niech jutro w poniedziałek złoży do laski marszałkowskiej ustawę Ratujmy Kobiety. Mówimy, sprawdzam. Nie wiem, czy to prawda, ale pojawiły się w mediach takie informacje, że podobno jednym z kandydatów Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu ma być pan były premier Kazimierz Marcinkiewicz. No i ten wczorajszy postulat, żeby te... No, płacenie alimentów takie było bardziej pilnowane przez państwo. W świetle tych informacji, które są publicznie dostępne dotyczące pana Kazimierza Marcinkiewicza, to chyba tak mało ze sobą współgra. Nie wiem, bo to już może Izabel uzgodnią. No ale przepraszam bardzo, no nie, no to jest pewna wiarygodność. No mi nie chodzi o to, że to są państwa prywatne sprawy, ale to jest pewna wiarygodność, no bo z jednej strony, jak się mówi, musimy zmusić mężczyzn, żeby płacili alimenty, a się samemu ucieka. Pierwszy raz to... dyskusja o alimentach publicznie pojawiła się między świętej pamięci Przemysławem Gosiewskim a panem marszałkiem Dornem. To była pierwsza publiczna wymiana zdań między politykami na temat płacenia alimentów. Ale jeżeli sprawa alimentów staje się sprawą publiczną, jakby się no, mówi, że coś ma inaczej funkcjonować, no to siłą rzeczy, no takie rzeczy są wyciągane. No trzeba się z tym liczyć. Pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. I ta sprawa jest sprawą publiczną, bo to państwo dokłada z budżetu. To prawda, ale tutaj ważna uwaga. Rzeczywiście wszyscy się, przepraszam bardzo, zrzucamy na te alimenty. No. Otóż tutaj widzę, tu zaszła zmiana w snach mojego widzenia, jakby pisała Maria Dąbrowska. Mianowicie kiedyś Platforma ścigała się z Prawem i Sprawiedliwością, potrafiła ad hoc zwołać jakieś nieprzygotowane konwencje, wiedząc, że w tym samym dniu Prawo i Sprawiedliwość planuje konwencję ogólnopolską. Tak było kilka razy. Tym razem Platforma Obywatelska nie ściga się już z PiS-em, nie ściga się z formacją rządzącą.
Zjednoczoną Prawicą, tylko ściga się z ruchem, który dopiero powstaje, z ruchem pana Biedronia. Mam nadzieję, że... No, ale to chyba pana szczególnie nie smuci. Pan, ja generalnie jestem człowiekiem pogodnym, więc przyjmuję to dostojnie. Ale ponieważ zacząłem mój udział w tym programie od cytatu hiszpańskiego filozofa, potem był polski poeta Norwid. To ale jeszcze nie kończymy, powiem, żeby nie było na koniec. Rosyjski pisarz, tutaj patrzę na pana rzecznika ruchu Biedronia, Mikołaj Gogol. Mikołaj Gogol napisał takie słowa, które wydaje mi się, że pasują do Platformy i ruchu Biedronia. Mianowicie napisał kiedyś, że stare jeszcze nie umarło, nowe jeszcze się nie narodziło, ale jedno i drugie zagraża żyjącym. Ale to tylko Gogol oczywiście cytowany przeze mnie. Co do tych trybunałów ludowych. Ale to jednym zdaniem te trybunały. Trybunały ludowe, to tak zwane ludowe, to za komuny były. Więc jeżeli nawiązuje do tego Platforma Obywatelska, to rzeczywiście bardzo ciekawe pokazanie korzeni. A co do kobiet, to przypomnę, że Platforma Obywatelska z PSL-em, panie senatorze, podwyższyły wiek emerytalny kobietom. Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak patrzy politologicznie na taki timing tych dwóch wydarzeń, tak? Czyli najpierw konwencja, później premiera za tydzień i tak dalej. Coś jest na rzeczy, czy nic nie ma? Może zacznę od tego, że nam bardzo zależało, mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, żeby stworzyć do wyborów do Parlamentu Europejskiego jakby to powiedzieć, wspólny front lewicy. Formacja Roberta Biedronia chce się, rozumiem, policzyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego, samodzielnie wystartować, zaprezentować swój program, więc nie jest to dzisiaj możliwe, ale to też chcę podkreślić. Panie przewodniczący, ja w takim razie dopytam, to w takim razie koncepcja startu wspólnego z Platformą Obywatelską, nie wiem, jak to się teraz nazywa, Platforma, Koalicja Obywatelska, to już jest nieaktualna? Bo pan to teraz zawęził tę perspektywę wspólnej koalicji, że państwu zależało na koalicji takiej organizacji lewicowych. Przecież pamiętam rozmowy chociażby z przewodniczącym SLD, który mówił, że w zasadzie to już ta koalicja z Platformą Obywatelską, to już w zasadzie prawie dogadane. 3 tygodnie temu nawet taki artykuł był w Gazecie Wyborczej, że już będzie pierwsza deklaracja podpisana. Jak już wspomniałem, wierzyliśmy w to, że uda się stworzyć, tak jak było to de facto prawie w wyborach samorządowych, wspólną listę, koalicję europejską, partii, ugrupowań, stowarzyszeń, ludzi myślących lewicowo, progresywnie. To jest bardzo, bardzo, to nie są synonimy oczywiście, ale to czyli są bardzo ważne. Czyli na temat współpracy z Platformą Obywatelską, to już się pan nie chce za bardzo wypowiadać. Tylko jak mówię, ja jestem człowiekiem wierzącym, ale nie praktykującym, więc tej wiary nie straciłem. Natomiast na to, że kiedyś uda nam się stworzyć wspólny front lewicy. Natomiast praktyka dzisiaj wskazuje na coś innego. I teraz my mamy różne rozwiązania, a te rozwiązania zależą też od partnerów. Dzisiaj możemy wystartować. Ale kto jest tym partnerem? Do tego właśnie. PSL, Platforma. Przede wszystkim, jak to się mówi, do tańca trzeba dwojga, a nieraz trojga, a nieraz więcej. Nowoczesna jeszcze. Prawo i Sprawiedliwość też przecież nie jest jednolita struktura, tylko z wielu partii się składa tak naprawdę koalicja Zjednoczonej Prawicy. My nie podjęliśmy żadnej decyzji i to chcę jasno powiedzieć. Tą decyzję podejmiemy być może w tym tygodniu. Jak powiedziałem, naszym marzeniem zawsze było, jest i będzie wspólny start ugrupowań lewicowych. Dziś, jeżeli ja bym miał się za czymś opowiadać, to bym się opowiedział albo za startem SLD, ale nie samotnym, że tak powiem, tylko również z innymi ugrupowaniami, partiami politycznymi, stowarzyszeniami, również z partią Razem. I nie w konkurencji, ale jakby można nie w rywalizacji, ale przyjaznej konkurencji. Pan Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Partią Biedronia, ale też. Ale nie wykluczamy wielkiej koalicji dla Europy. I nie wykluczamy również koalicji w tej sytuacji z Platformą Obywatelską. Jednym słowem, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Zjedzą was i przeżują, ale Jerzy Jachnik, Kukiz 15 komentuje. Mogę? Tak, bardzo proszę. Jedno zdanie o tych sądach ludowych, bo ta sprawa jest mi bliska. Panie rektor, pan Grzegorz Schetyna odpowiedział na jedno pytanie.
sposób prawdziwy, że mieli swoje sądy i chcą do swoich sądów wrócić. To jest ewidentna dla mnie sprawa, bo o obiektywności już nic więcej nie mówił. Teraz przechodząc do sprawy wczorajszej konwencji. No, sprawa jest ewidentnie, że Platforma chce kupić czy zmobilizować polskie kobiety i bardzo ładnie to podsumował pan Robert Biedroń, że dała pilniczek do paznokci. I tak to tak generalnie to można powiedzieć, ale tu chodzi o coś innego. To zresztą pan przewodniczący też o tym mówi. Sama Platforma Obywatelska plus niedobitki z Nowoczesnej nie są w stanie wygrać wyborów do parlamentu. Zatem chodzi o to, że jeśli się stworzy koalicję od lewej strony do Platformy, gdyby się udało stworzyć cały ten blok, no to wtedy trochę tych mandatów do Parlamentu Europejskiego by się przydało, bo to też daje środki na działalność. Zatem wiadomo, że taka intencja wszystkich stron teoretyczna jest, ale ona się rozbija potem o nazwiska, bo w tym momencie wychodzą antagonizmy. My osobiście jako Kukiz 15 jesteśmy zainteresowani w tym, żeby była koalicja tak zwana obywatelska, czy jak ona się będzie zwała, po jednej stronie, po drugiej PiS. My idziemy samodzielnie, mówimy to od początku. Do Platformy przy okazji się zwracam, że skoro jest stowarzyszeniem, co wczoraj powracał pan Schetyna i to, co wczoraj apelował poseł Rzepecki, że nie będą brali pieniędzy z budżetu, niech je wpłacą na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będzie troszeczkę środków, to będzie 60 milionów za kadencję. Namawiam również PiS, żeby to zrobił w stosunku do Caritas na przykład. No i wtedy będziemy grali, bo główną rzeczą, która powinna być, o czym nikt z państwa nie mówi, bo to jest we wszystkich interesie wszystkich dużych ugrupowań. Będzie zmiana kodeksu wyborczego. Najwyższy czas zabrać się za wydatki na kampanię wyborczą, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystkie małe ugrupowania nie mają środków, nie mają szans na starcie z PO czy z PiS-em. I to powinno być pod groźbą utraty mandatu. Jeszcze pan Zbigniew Gryglas, Porozumienia i Nauczyciele. Może zdążymy. Proszę państwa, ta konwencja odbyła się w cieniu dwóch wydarzeń. Pierwszego, z którym mieliśmy do czynienia kilka tygodni wcześniej, tego wrogiego przejęcia kilku posłów z Nowoczesnej, które no, zamknęło drogę do Koalicji Obywatelskiej. To chyba jasne, jak ktoś wrogo przejmuje posłów. Grzegorz Schetyna wczoraj mówił, że się świetnie ma Koalicja Obywatelska. No tak, ale zdanie partnerów z koalicji jest inne. I chyba słusznie, bo jak ktoś wrogo przejmuje, to traci zaufanie tym samym. Chyba się wszyscy z tym zgodzimy. I druga kwestia, rzeczywiście to planowane wydarzenie, powołanie nowej formacji. No tutaj widać wyraźnie, że Platforma chce sobie zabezpieczyć tą lewą flankę, żeby nic tutaj jej nie zagroziło od tej strony. No, podstawowym problemem Platformy nadal jest brak wiarygodności. Wielu z panów mówiło o tym, że tej wiarygodności w stosunku do kobiet nie ma. To jasne, nie chcę już przypominać, zrównanie wieku emerytalnego i te argumenty, które już tutaj padały. Ja zwróciłem uwagę na jeszcze jeden element, bo Grzegorz Schetyna mówił w swoim wystąpieniu o możliwości powołania rządu fachowców w przyszłości, o tym, że doprowadzi do odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. No, ja też przypomnę panu przewodniczącemu, że w roku 2010, a więc już prawie 10 lat temu, 9 lat temu, mieliśmy do czynienia z taką inicjatywą pana premiera Tuska i jego głównego doradcy ekonomicznego, którzy mówili wtedy, że powołają taki Ale nie komitet... nie mówimy o Mateuszu Morawieckim, nie, kiedy nie mówimy, mówimy o doradcy nie mówimy o panu premiera Tuska. Głównym nie był. Głównym nie był, panie mówimy, senatorze. No właśnie tego nie wiem, czy był nie, głównym. Nie, to wiadomo. A ja panu nie przerywałem, panie senatorze. Oczywiście przepraszam. Dziękuję bardzo. Więc wtedy mówiono o powołaniu komitetu nominacyjnego, który miał przeprowadzić takie odpolitycznienie. No, co z tego komitetu pozostało? Nic do dzisiaj. Więc tu także nie ma wiarygodności. Stawiamy kropkę, i to jest największy problem jednak na temat protestu nauczycieli. Został pan Dariusz Joński, kolega pani Barbary Nowackiej, który dostał ostatnio funkcję wiceprezesa w jednej z spółek miejskich. To tak pokazuje, jak działa to odpolitycznienie w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Nie, nic nie można, przepraszam. Nie, musimy nauczycieli. Za chwilę będzie pan miał swój czas, za
chwilę będzie pan mógł go wykorzystać. Rzecznik Praw Dziecka zgłosił się jako taki mediator do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do związków reprezentujących nauczycieli, zrzeszających nauczycieli. Chce mediować, proponuje też całą procedurę mediacyjną. W takim razie fragment wypowiedzi pana Rzecznika Praw Dziecka. Wymaga to jeszcze konsultacji ze związkami, które nie były obecne, czy na osobę tego mediatora w przypadku chęci skorzystania oni się zgodzą. I wtedy z tym mediatorem, zgodnie z zasadami mediacji, na zasadach poufności, na zasadach rozmowy indywidualnej często, dalej będą postępowali. Ja tylko państwu powiem, że w tym spotkaniu pierwszym, które było zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka, nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Bardzo panów proszę o takie bardzo krótkie, zwięzłe wypowiedzi, bo mamy mało czasu, a chciałabym, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Jeszcze zacytuję państwu fragment, który też chciałabym, żeby był skomentowany. To jest fragment Głosu Wielkopolski z 16 stycznia tego roku. I tu jest wypowiedź jednego z liderów poznańskiego ZNP, który mówi tak. Oczywiście pracodawcy nie będą w stanie spełnić naszych żądań. Chodzi o ten postulat podwyżki 1000 zł. Dopiero potem ogłosimy strajk. Ja się zastanawiam, jeżeli jest taka wypowiedź, która człowieka, który uczestniczy w tworzeniu tej akcji protestacyjnej, on mówi, że zgłosili postulat, który dla niego z oczywistych względów nie będzie mógł być spełniony. No to w takim razie jak należy podejść do tej akcji protestacyjnej? Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę o taką zwięzłą postaram się wypowiedź. Krótko. Po pierwsze chcę powiedzieć, że to po raz kolejny powtarza się ta sama historia. Otóż jeżeli my tygodniami i miesiącami słyszymy o tym ze strony rządu, że jesteśmy w znakomitej jako kraj, jako Polska w sytuacji finansowej, że jest coraz więcej pieniędzy z VAT-u, no to trudno się zdziwić. Dlaczego pan chciał, żeby rząd nie podawał danych? Nie, dobrze, no to skoro jest tak dobrze, to trudno się dziwić, że zgłaszają się kolejne grupy społeczne, nauczyciele, policjanci, osoby z niepełnosprawnościami. Także rząd pada ofiarą albo własnego sukcesu, albo własnej propagandy, ale tak to jest. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz. A ta inicjatywa rzeczy. Dobrze, już chcę powiedzieć i chcę powiedzieć w ten sposób, żeby było jasne. Ja na pana Rzecznika Praw Dziecka głosowałem. Chyba byłem jedynym senatorem opozycyjnym, który oddał na niego głos. I jestem tą jego, że tak powiem, aktywnością w tym obszarze. Jestem trochę zdziwiony, bo nie wydaje mi się, żeby to było miejsce, w którym on powinien akurat interweniować. To ja zaraz powiem, bo pana rzecznika tu nie ma. On tłumaczy, że to jest dla niego ważne z tego powodu, że chce nie doprowadzić do tego, żeby egzaminy, różne egzaminy, bo czy młodzieży starszej, czy młodszej, były po prostu, nie odbyły się w tym roku, albo odbyły się w innym terminie. Ryszard Czarnecki, Prawa i Sprawiedliwość, bardzo, bardzo szybko, naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Inicjatywa rzecznika bardzo ciekawa i dobra. Zwracam uwagę, że za rządów Platformy i PSL-u odeszło z zawodu ponad 40 tysięcy nauczycieli i zamknięto ponad 2,5 tysiąca szkół, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości zwiększono o ponad 10 tysięcy liczbę etatów i przybyło ponad 7 tysięcy nauczycieli. Mamy w tej chwili już 85% osób pełnozatrudnionych w zawodzie, a więc jednak kilka procent więcej niż zarządów PO-PSL. I o tym nauczyciele powinni pamiętać. Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Według mnie jest to inicjatywa czysto PR-owa, która w rzeczywistości nic nie przyniesie. I jednym zdaniem, żeby były podwyżki dla obojętnie jakich grup, w tym dla nauczycieli, to ktoś musi wypracować przychód, dochód, podatki muszą być płacone. Zwracam uwagę, że ani na konwencji Platformy, ani na spotkaniu nie było ani słowa o przedsiębiorstwach. Mam bardzo mało czasu, też tak dosłownie dwoma zdaniami. Po pierwsze, te podwyżki nauczycielom dla polepszenia jakości nauczania w Polsce się należą. Po drugie, Rzecznik Praw Dziecka, który stwierdził, że metoda in vitro jest niegodziwą, na pewno nie jest odpowiednią osobą do mediowania Marcin w czymkolwiek. Marcin Anaszewicz, szef sztabu ruchu Biedronia. To jest niewiarygodne. Dwa ważne sygnały. Myślę, że to jest moment, kiedy premier powinien zaprosić wszystkie partie polityczne. Te partie powinny zakopać wszystkie swoje legitymacje na przynajmniej kilka godzin i powinniśmy zacząć rozmawiać o strategii dla edukacji na wiele lat. Ta strategia musi dotyczyć nie tylko kwestii wynagradzania, ale też w ogóle edukacji, programów nauczania. Myślę, że ten postulat, który dzisiaj zgłaszają nauczyciele i nauczycielki, jest
racjonalnym postulatem, bo to, że młody nauczyciel czy młoda nauczycielka na starcie zarabia niewiele więcej niż minimalne wynagrodzenie, to jest rzeczywiście patologiczna sytuacja. Pan poseł Zbigniew Gryglas, porozumienie, pan poseł Zbigniew Gryglas. Dwa zdania, króciutko, muszę coś po czasie. Mamy wieloletnie zaniedbania, jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli i tego nie da się zrobić w ciągu krótkiego okresu czasu. Trzeba nad tym pracować i stopniowo dochodzić. Natomiast inicjatywa rzecznika jest bardzo cenna. Chroni prawa dzieci, bo dla dzieci, które kończą szkołę podstawową, egzaminy są bardzo ważnym wydarzeniem w ich życiu. Kończą czasami też i gimnazjum, też są takie, i maturę zdają. Dziękuję bardzo. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Pan doktor Michał Anasiewicz, szef ruchu Roberta. Przepraszam, Marcin, szef ruchu Roberta Biedronia. Dziękuję bardzo. Obok pan Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący SLD. Dziękuję. Po drugiej stronie pan poseł Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Dziękuję. Pan poseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. I pan senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Katarzyna Dziękuję Gusta. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I do usłyszenia za tydzień. I znak pokoju przekażę. Siedem razy 24.